Czy mieli Państwo do czynienia kiedykolwiek z taką sytuacją, że w sklepie zastanawiali się Państwo, ile kosztuje dany produkt i musieli się Państwo zwrócić do sprzedawcy w celu uzyskania tej informacji? Ustawodawca unijny założył, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. I w związku z tym wprowadził dyrektywę, z której wynika, iż każdy produkt powinien być oznakowany w taki sposób, aby konsument wiedział, ile ten produkt kosztuje. Co prawda nie ma obowiązku metkowania każdego produktu, niemniej jednak nie powinniśmy spotykać się z taką sytuacją, w której się zastanawiamy, ile zapłacimy za dany produkt. Szczegółowe regulacje dotyczące oznakowania produktów ceną zawiera dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Oznacza to, że ustawodawca unijny wprowadził przepisy, które nakładają na każdy kraj, na każde państwo członkowskie, obowiązek wprowadzenia jednolitych regulacji na terenie danego kraju. Niemniej jednak prawo unijne jest tak zwanym standardem minimalnym, to znaczy, że każdy kraj ma prawo wprowadzania przepisów dodatkowych. Dla eksportera oznacza to, że zanim wyśle towar za granicę, powinien upewnić się, czy te wymagania, które są w dyrektywie, która jest ogólnodostępna i którą może sprawdzić na stronach Komisji Europejskiej, czy te wymagania są wystarczające do oznakowania, czy nie ma jakichś szczególnych przepisów obowiązujących w danym kraju, do którego chcemy sprzedawać produkt, a które określają nam, w jaki konkretny sposób powinna być oznaczona cena. Cena uwidacznia się w miejscu ogólnie dostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów. Powinna być bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Bardzo ważne, aby cena zawierała w sobie wszelkie podatki. To znaczy, na terenie Polski cena powinna zawierać podatek VAT i powinna zawierać podatek akcyzowy. Jest to szczególna regulacja na terenie Unii Europejskiej, ponieważ w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, możemy spotkać się z sytuacją, kiedy produkt na półce kosztuje 10 dolarów, natomiast przy kasie dowiadujemy się, że musimy jeszcze dopłacić dodatkowo 5% podatek. Ogólne zasady oznaczania produktów wynikają z ustaw na terenie Polski z ustawy o cenach. Jednak niektóre produkty są na tyle szczególne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony konsumentów, że istnieją szczegółowe przepisy dotyczące ich oznaczania. Przede wszystkim są to niektóre środki spożywcze, ale także niektóre produkty niebędące żywnością. Więcej szczegółowych informacji na ten temat dowiedzą się Państwo, klikając w link na niniejszym slajdzie. Wyjątek od oznaczania produktów stanowią produkty sprzedawane luzem. Trudno sobie wyobrazić, aby banany czy pomidory miały ponaklejane ceny. W związku z tym cena ta może być podana dopiero, jak konsument określi żądaną ilość warzyw czy owoców. Dziękuję za uwagę. Thank you.